w tym zakresie, o którym mówimy. Dwa, również spełniającą to, z czego zawsze każda szkoła chce żyć po godzinach, czyli zarobku komercyjnego. On będzie mógł tam się odbyć. I dlatego nie pytanie, że probieżnie, bo wspomniał pan trochę temu, że są cztery tory, a tu są dwa na tego. Tak, dlatego moje pytanie też... projektować. Dziękujemy bardzo za ten głos. Trzymajmy się koncepcji. Szanowni Państwo, kolega Sławek jeszcze. Drugi system pokazuje. Tak, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nadal chcę potwierdzić swoją opinię o tym, że jestem za budową szkoły w Nowej Wsi, ale nie zapominam o Borku i proszę, żebyście nie zapominali o lokalizacji przyszłości szkoły na Borku. Bardzo dziękuję. Bardzo. Myślę, że nie zapomnimy, jeżeli będzie taka potrzeba. Myślę, że zakończymy dyskusję. Teraz przejdziemy do konkretu, szanowni państwo. Otóż zapoznaliśmy się z projektem rozbudowy szkoły, ale bardziej nam zależy na budowie nowej szkoły. Trzeba to. Myślę, że w tym tonie przegłosujemy wniosek. To będzie głosowane jako drugi. A dlaczego jako drugi? Ktoś urzędnił jako pierwszy. Mogę iść taką drogę? Jeżeli kolega będzie czuł większą satysfakcję, to proszę sformułować głos. Proszę bardzo. Bo ja tylko... Bo to uzależnia moje następne głosowanie. A kolega chce być tutaj. Bo czy mogę jeszcze pani? Bardzo proszę. Nie, ja myślę, że tu nie, tu nie ma jakiejś... Zasłonimy oczy, koledzy. Nie. Tu są szczere intencje kolegi Jurka i dlatego ja już tak bardziej patrzę jako rodzic dziecka, które chodzi do tej szkoły numer 1 i jakby rozumiem kolegi, że oczekiwanie byłoby takie, że w tym wniosku, że może byśmy się nie skupiali na razie na tej dyskusji, tam wszystkich stron zapraszali, tylko my jako gmina wypracujemy, żebyśmy wypracowali Radzie, co możemy zrobić, żeby ta szkoła była bliższa XXI wiekowi, tak? Czyli właśnie nie naruszając tych kwestii wszystkich, o których tu już dzisiaj pan wspominał, bo jesteśmy też, szanowni państwo, krok do przodu, że widzimy, jeśli próbujemy modernizować budynek z taką tradycją, to się później komplikuje, ale jeśli widzimy, jest możliwość budowy nowych obiektów, sali z jakimiś tam salami, tak, no to nie przeszkadza w tym, żeby sobie obiekt ten ponad stuletni funkcjonował, a obok funkcjonował. I my wtedy przygotujemy rozwiązanie, taką, kolego Jurko, tak? Taki wniosek, co my możemy zrobić, zaproponować tym rodzicom w jedynce, tak? Tak. Żeby sytuacja była jasna. Ma kolega na myśli dyskusję wewnątrz gminną. Przynajmniej na razie, tak? Przynajmniej na razie, żeby nie było tutaj... Skupmy się na tym. Tak, bo chodzi o rodziców, no bo tu chodzi głównie o rodziców. To... Ta gwarancja, że my rodzice, no możemy, będziemy mogli posyłać te dzieci przy budowie szkoły w Nowej Wsi, będziemy mogli posyłać dzieci do jedynki, tak? Ta jedynka będzie mogła funkcjonować. Nie? To tak, pani co, no też mamy to sprawdzone, ale to jeszcze... Bardzo proszę, mamy ten wniosek. Kolego Jurku, proszę o doprecyzowanie wniosku. Wniosek formalny w sprawie zorganizowania spotkania radnych z przedstawicielami. To czy może zaproponujemy właśnie, kolego Jurku, czy właśnie my przygotujemy tą koncepcję o przygotowanie koncepcji przez burmistrza i służbę, tak? No to proszę. Tak? Do zorganizowania spotkania, przedstawienia, nie, do przedstawienia koncepcji funkcjonowania szkoły podstawowej. Dalszego funkcjonowania szkoły podstawowej numer 1 w kierunku poprawy bazy oświatowej. Panią Paulinę o czytanie wniosku. Nie mam tego na tablecie, ale tak dalej. Może to zrobiliśmy. Przygotowania przez organ prowadzący koncepcji dalszego funkcjonowania szkoły podstawowej nr 1 w kierunku poprawy bazy oświatowej tej szkoły. Tak, dziękuję bardzo. Czy wszyscy radni zrozumieli wniosek? Mam nadzieję, że tak. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum, pani Paulina, bo w międzyczasie
dotarli nowi radni. Proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem wniosku kolegi Jurka? Bardzo proszę o udział w głosowaniu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Dziękuję. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tej chwili przygotowujemy kolejny wniosek. Wniosek będzie dotyczył budowy nowego kompleksu szkolnego. Albo szkolno-przedszkolnego. Budynku szkolno-przedszkolnego. Szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi. Ale proszę panią panią o zapoznanie rady z wnioskiem. Głosowanie w sprawie przyjęcia pozytywnej opinii dla przedstawionej koncepcji budowy budynku szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, zarządzam głosowanie. Bardzo proszę o udział w głosowaniu. Kto jest za poparciem tego wniosku? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, iż wniosek został przyjęty. Dziękuję bardzo. Gratuluję pani Lucyno. Wiemy co robić. Stoi. Dziękuję bardzo. Wielokrotnie przyjeżdżałem przez miasto, widziałem jak pani stoi w nocy przy jednej ze szkół. Chyba częstszy, także w tych bardzo proszę. To będzie jeszcze większe wyzwanie. Ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to wszystko pytam. Szanowni Państwo, zarządzam 5-minutową przerwę. Dziękuję bardzo szanownym gościom.